Po pierwszej wojnie punickiej w Kartaginie wybuchła wojna wewnętrzna, którą wykorzystał Rzym. Wymusił na Kartaginie zrzeczenie się Korsyki i Sardynii, poza odstąpioną już Sycylią. Pogłębiło to tylko nienawiść punijczyków do Rzymian. Wiadomo było, że prędzej czy później będzie musiało dojść do kolejnego konfliktu. By odbudować potęgę swojego kraju, dowódcy z kartagińskiego rodu Barkidów rozpoczęli ekspansję w Wiberii, bogatej m.in. w metale szlachetne. Gdy władzę przejął Hannibal Barkas, znaczna część Iberii była już opanowana i zdolna do wystawienia solidnej armii. By sprowokować wojnę, młody dowódca obległ sprzymierzony z Rzymem miasto Sagunt, które upadło po 8 miesiącach. Osiągnął swój cel. W roku 218 Rzym wypowiedział Kartaginie wojnę, a Hannibal rozpoczął pośpieszną i skrajnie niebezpieczną przeprawę do Italii. Jak jej dokonał? W maju roku 218, przed naszą erą, Hannibal wyruszył ze swojej iberyjskiej stolicy z ponad 90 tysięczną armią. Jeszcze przed wybuchem wojny porozumiał się z niedawno podbitymi przez Rzymian Galami, zamieszkującymi Dolinę Padu. Dzięki temu mógł być pewien, że po dotarciu do Italii jego zmęczone wojsko będzie mogło odpocząć i uzupełnić straty na sojuszniczym terytorium. Wcześniej czekało jednak na niego wiele przeszkód. Pierwszą były plemiona katalońskie, które trzeba było podbić szybko, nawet jeśli oznaczało to nadmierne straty w ludziach. We wrześniu szczuplona armia przekroczyła Pireneje i znalazła się w Galicji Alpejskiej. Tamtejsze plemiona były Karteginie przyjazne i neutralne, lub stawały się takie po otrzymaniu podarków. Pod koniec września Hannibal dotarł do Rodanu. Potężnej rzeki, której pokonanie było o tyle trudniejsze, że na drugim brzegu czekały na niego galijskie oddziały związane z Masalią, grecką kolonią, stronniczką Rzymu. Hannibal był świetnym taktykiem i zdecydował się przechytrzyć Galów w sposób, który 109 lat wcześniej przyniósł zwycięstwo nad Hydaspesem Aleksandrowi Wielkiemu. Pod osłoną nocy wysłał część żołnierzy na północ, gdzie mieli się przeprawić na drugi brzeg w dogodniejszym miejscu i powrócić na południe. Trwało to dwa dni, a w tym czasie Hannibal skupił się na organizacji łodzi do Desantu. Wiele wykupił od zamieszkujących ten brzeg Galów, którzy pomogli też w wykonywaniu kolejnych. Tysiące mężczyzn ścinało drzewa, żłobiło dłubanki, konstruowało łodzie. Taki rejwak dodatkowo odwracał uwagę przeciwników, którzy do ostatniej chwili nie odkryli, że wpadają w pułapkę. Gotów do ataku dowódca oddziału kartagińskiego po wschodniej stronie Rodanu dał znak Hannibalowi. Wtedy główna część armii zaczęła powolny desant. Gdy łodzie zaczęły dobijać do brzegu, ruszyły oddziały z północy. Zaskoczeni galowie zostali rozgromieni. W tym momencie musimy przypomnieć sobie jeden drobiazg, a raczej kilkadziesiąt drobiazgów, z których każdy ważył parę ton. Hannibal wziął ze sobą słonie bojowe, które pozostały na zachodnim brzegu. Ich niechęć do wody nie ułatwiała przeprawy, a należało się spieszyć, bo w międzyczasie niemała rzymska armia pod dowództwem publiusza Korneliusza Scypiona dotarła do masali i ruszyła na północ. Żeby sobie poradzić, utworzono szerokie i długie molo ze złączonych ze sobą tratw, które przykryto ziemią. Słonie dały się przekonać, ale w chwili, gdy ostatnie tratwy odpinano, wpadały w przerażenie. Część po chwili ustawała w bezruchu. Niektóre jednak wpadały do wody, topiąc swoich kornaków. Zwierzęta uniknęły utopienia przez wystawianie trąb nad powierzchnię wody. Scypion w końcu dotarł na miejsce, ale się spóźnił. Alpy... Stanęły dla Hannibala otworem. Otworem nie stoi jednak dla nas trasa, którą wybitny wódz pokonał. Starożytne źródła nie pozwalają historykom stwierdzić, jak ona przebiegała. Jesteśmy jednak pewni, że była niesłychanie wymagająca. Całość alpejskiej przeprawy trwała 15 dni. Odbywała się jesienią, gdy padał już śnieg. W tym czasie Hannibal musiał się mierzyć nie tylko z mroźną pogodą, ale i z wrogimi plemionami. Najtrudniejszy okazał się ostatni etap zejście. Strome zbocza pokryte były lodem i śniegiem. Każdy nieostrożny krok mógł skończyć się śmiercią. Przez Rodan Hannibal przeprawił 46 tysięcy wojsk. Do niziny padańskiej dotarło ich tylko 26 tysięcy. Na sojuszniczych ziemiach żołnierze mogli odpocząć, a zwierzęta nadrobić długą głodówkę. Zaczęto też mobilizację wojowników galijskich. Jeszcze w tym samym 218 roku przed naszą erą Hannibal rozpoczął ofensywę i zmiażdżył armię rzymską nad rzeką Trebium. Ale to już inna historia. Jeśli film Ci się podobał, zostaw łapkę w górę i poleć go znajomym. By nie przegapić kolejnych, zasubskrybuj kanał i kliknij w dzwonek powiadomienia. Dzięki za uwagę.